pomimo różnych opinii, z którymi myślę, że nie do końca można się zgodzić co do wartości sportowej i klasy przy drużyn przeciwnych, z którymi będziemy grali w fazie grupowej. My na dzisiaj wiemy, jeżeli chodzi o ten pierwsze spotkanie, że została bardzo niewielka pula biletów do sprzedaży bezpośredniej, którą dzisiaj uruchomimy w Łodzi, ale to jest naprawdę jakaś tam reszka tych biletów, które zostały, czyli znowu możemy liczyć na komplet publiczności w Łodzi, więc tym bardziej utwierdzam jest to w przekonaniu, że podjęliśmy słuszną decyzję i taka grupa kibiców będzie mogła oglądać siatkówkę w wykonaniu PGS Krybełchatów i drużyn przeciwnych. Problemy zdrowotne w moim przypadku nie są na tyle poważne, żeby wykluczały mnie z gry czy nawet z pojedynczych treningów. Czuję się dobrze, jestem przygotowany do gry i do narzuconych mi obciążeń treningowych czy meczowych. Myślę, że nie ma tutaj nawet mowy o jakimkolwiek ryzykowaniu czegoś. Mogliśmy zobaczyć zespół Tur w konfrontacji z Lublianą. Myślę, że solidny zespół, takie postacie, które chyba wszystkim takim kibicom, którzy siedzą w siatkówce, są znane, typu Koneczny, jeden, drugi, Terzic. Pamiętamy jego wejścia w Mistrzostwach Europy. Redwitz doskonale znany również z polskiej ligi. To są zawodnicy, no i oczywiście tutaj w mojej opinii chyba jeden z najlepszych libero na świecie, Gonzalez, Argentyńczyk. To daje gwarancję solidnej gry, solidnego poziomu europejskiego i tak jak powiedziałem wcześniej, będzie to ciężkie spotkanie. Tur jest w stanie zrobić sporo w tej edycji w Lidze Mistrzów, nie tylko myślę w fazie grupowej. Dla kibiców, którzy przyjeżdżają z różnych zakątków Polski, też te spotkania są jakimś tam ważnym wydarzeniem. Zresztą to widać też po trybunach, gdzie są wypełnione do ostatnich miejsc i ta atmosfera, która się w hali wyłania, na pewno nam pomaga i przy takiej publiczności naprawdę super się gra. Zespół z Francji jest zespołem dosyć silnym. Myślę, że postawią ciężkie warunki, ale my też chcemy grać w tym spotkaniu o zwycięstwo, także my będziemy zdeterminowani i walczyli o każdą piłkę. A sport jest sportem, wygra lepszy. Tak, już jesteśmy po odprawie. Jak trener wspomniał, nie była może ona aż tak wyczerpująca, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni przed kolejnymi meczami ligowymi, ale mamy swoje informacje, mamy pomysł na grę. Najważniejsze teraz to sprzedać to na boisku.